Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Przed sekundą pytam Przemysława, jak ja mam zacząć, co mam powiedzieć, ponieważ troszeczkę już jest aż głupio informować was o kolejnym wyjeździe. Przemysław mówi do mnie tak: powiedz, że w końcu doczekaliśmy się następnego długo wyczekiwanego wyjazdu. Ja mówię: Przemysław, czy ty słyszysz siebie, co ty mówisz? Kochani, my dzisiaj znowu wylatujemy. Co prawda lecimy tylko na 4 dni. Lecimy w miejsce, we wszystkie miejsca tak naprawdę, w których byliśmy rok temu. Lecimy do Chorwacji, do Dubrownika. Odwiedzimy 3 najfajniejsze restauracje, które tam udało nam się znaleźć. Przemysław się, widzę, pakuje. Rozpoczynamy ten dzień. Przemysław, chcesz coś tutaj podejść, powiedzieć, czy chodzisz po prostu i robisz tło? Ja tylko słyszałem, że mnie znowu oczerniasz. Nie, nie oczerniam cię, po prostu tak powiedziałeś. Nieprawda, to nie wkładaj mi słów do... Nie, Boże, jak to się mówi, nie wkładaj mi słów do ust. Wydźwięk był bardziej pozytywny, więc... Fajnie, że zrąbałeś mi wstęp. Ja to mam z tym Przemysławem wesoło, teraz się zawstydził, poszedł gdzieś do kuchni, pije wodę, ponieważ ostatnio coś ma problem z wypowiadaniem różnych słów. Także kochani, jeszcze raz witamy was serdecznie w kolejnym filmie i zapraszamy was do spędzenia tego szalonego, jak no, mogę się domyślać, dnia z nami. Oj, mi chyba też coś nie idzie. Co ty tutaj robisz? Przyłapałem cię. Przemysław, proszę mnie tutaj w kuchni nie atakować. Przemysław, no żeby po prostu te nasze gardziołka i w ogóle krtanie i w ogóle nasze zdrowie było... Chyba jednak trzeba się tego napić, bo tak, coś nie idzie. Ja po prostu robię to dla zdrowotności. Mamy tutaj bimber. Ile tutaj jest procent, nie wiem, ale to uzdrowiłoby chyba ślepego. Albo nie wiem, co by się stało. To jest tak, kochani, mocne, no, że ja muszę sprawdzić, gdzie jest mniej. To tyle samo jest. Jedno dla ciebie, jedno dla mnie. To w takim zdrówko. Razie za zdrówko i za udany wyjazd. Dokładnie. Ja nie wypiję tego tak od razu, ja muszę sobie... Na wizji, na wizji! Nie. Ja potrzebuję... jeszcze czegoś do popicia. Może być z jednej szklanki, może być. Jak Przemysław osłania nasz zestaw mebli. Przemysław, bardzo piękna stylóweczka, skarpety białe, czarny klapek. Myślę, że tak do samolotu powinieneś wsiąść. Chciałbym zaproponować, czy mogę tak po prostu wyjść, wsiąść do samolotu i wysiąść. No, oczywiście. Zobaczcie, kochani, bardzo dużo zapytań w dalszym ciągu jest o taras. Palmy, trawy, wszystko się tutaj pięknie trzyma. My naprawdę, Przemysław, zaraz się zbieramy. Ja jeszcze tylko czekam na kuriera i wychodzimy. To jeszcze jakiś kurier ma być? No jeszcze jeden. W życiu nie wejdziemy. Zapewne pojawią się pytania w kwestii bimru. Słuchajcie, jest to prezent, który przywieźli nam moi rodzice w Brudnie, jak ostatnim razem tutaj byli, więc jest własnej produkcji. Moich rodziców. Przemysław, zachowujesz się tak, jakbyś już ze 2 butelki tego wypił, a to był mały kieliszek. To i wystarczy. Uwierzcie mi, że ten akurat jeden mały kieliszeczek wystarczy na to, żeby zrobić cały dzień. My wszystkich naszych gości tak witamy, prawda? Tak, zazwyczaj na wejściu jest, zanim jeszcze drzwi się do końca otworzą, już jest po prostu kieliszeczek na wstęp, na rozluźnienie. No, niektórych to ja witałem nawet już jak wychodzili z windy. Niektórych to ty witałeś już z bimrem, jeszcze zanim w ogóle weszli na teren osiedla. No dobrze, no już nie chciałem o tym mówić. No i jest, właśnie był u nas kurier, czekałem na to wdzianko, ponieważ jeszcze będę chciał je dzisiaj chyba podrzucić mojej mamie. To jest taki sweterek, no na letnie nawet bym powiedział wieczory, takie chłodniejsze. Tutaj mamy jakieś pióra, bardzo mi się to spodobało, zobaczyłem u mojej znajomej na Instagramie. Ja, jak doskonale wiecie, uwielbiam sprawiać prezenty mojej mamie, no i tak po prostu mam, że zawsze jej różne rzeczy zamawiam, chyba więcej rzeczy zamawiam mamie aniżeli sobie. Nie wiem, czy kogoś w ogóle będzie to interesowało, ale wiem, że kobiet sporo
mnie ogląda, taki sweterek dostaniecie w polskiej marce Laura. Nie wiem, czy tak się to pisze. Tutaj macie stronkę, jakby ktoś był zainteresowany. Przepiękne. No i zobaczcie, jak się ma limit bagażu, to można w 4 dni spakować się w jedną małą torbę. Powiedz mi, jak ty to zrobiłeś? Halo? No mówię do ciebie. Tak. Tak? Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Tak, czyli potwierdzasz, że na 4 dni w jedną małą torbę można się spakować. Polecasz? Potwierdzam. No i super. Przemysław, ja teraz montuję film, początek filmu, ponieważ chciałbym jutro z samego rana go puścić, więc ja jestem teraz skupiony na tym, żebyśmy wypadli po prostu przepięknie. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, że w taką torbę się zapakowałem. Tak, jakby nie widać teraz nic kawałek dalej. Na 4 dni. No widzisz, wszystko jest możliwe. Kosmetyki, klapki, 2 pary kąpielówek, okulary jedne. I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate. That's so fucked up. 'Cause everything you own just ends up owning you. So, dear society, you fucking suck. Say no. I'm not like you. I don't think that you get it. No i jesteśmy na lotnisku. Powiem wam szczerze, że lotnisko Chopina w Warszawie to jest chyba jedyne miejsce w Warszawie, do którego tak często przyjeżdżamy. My jak tylko jesteśmy w Polsce, to jeździmy do moich rodziców, do mojej babci, do mojego brata, do naszych przyjaciół, ale tak, żebyśmy gdzieś tutaj na miasto się wypuszczali, no to naprawdę bardzo rzadko. No a na lotnisku jesteśmy kilka razy w miesiącu, tak że sami rozumiecie. Wysłałem Przemysława po lakier do włosów, ponieważ tak planowaliśmy, że na lotnisku go kupimy. Coś mi tutaj autofokus szwankuje. Przemysław, i co, kupiłeś? Tak, mam dwie wieści. Chcesz dobrą czy złą? Złą. Na pewno? Tak. Bo ma opóźnienie. Długie? Nie, nie żartuj nawet. Naprawdę, przed chwilą dostałem, właśnie płaciłem za dobrą wiadomość, czyli dostałem lakier do włosów. To na cholerę my tutaj tak wcześnie przyjechaliśmy. Teoretycznie mamy godzinę do zlotu, właśnie dostałem informację, że mamy 2 godziny opóźnienia. Żartujesz sobie ze mnie. No dobra, jaka jest dobra wiadomość? No, że znalazłem lakier do włosów. Zajebiście. Nienawidzę latać, naprawdę przysięgam, nienawidzę latać, nienawidzę lotnisk, nienawidzę samolotu. To jest chyba najgorszy środek komunikacji. Zawsze mnie to stresuje, bo zawsze jest jakiś problem, jak nie na lotnisku, to w samolocie, albo są opóźnienia. Zawsze trzeba być wcześniej i tak przyjechaliśmy w sumie na styk, bo zostało nam ile? 40 minut. No i oczywiście przeszliśmy przez te wszystkie bramki, jakby czekali po prostu, aż tylko klikniemy, że jesteśmy na lotnisku i nagle wiadomość, no wasz lot jest opóźniony na 2 godziny, także... No miało być tak pięknie, miała być kolacja w Dubrowniku, na świeżym powietrzu, a siedzimy na lotnisku i jesteśmy zamknięci w puszce. Przemysław wysłał mnie raz jeszcze na kontrolę, no i niestety, zobaczcie, Dubrownik 18.20 miało być, opóźniony 20. No teraz to się można poczuć jak na wakacjach, co? Tak, tylko bardzo bym się chciał na drogę nie zalać. A wiesz, jak to w ogóle uruchomić? No nie wiem, a ty nie wiesz. No ja czekam, aż ty mnie zaskoczysz. Trzeba wrzucić pieniądze. Hello, how are you? Weźmiesz mi, wykupisz to? No to wybierz kwotę, zbliż kartę na telefon. No, no to wybierz teraz. Dobra, weźmy, zobaczymy, co to będzie. Weźmy najtańsze. Say no, not like you, I don't think that you get it. Co robisz? Zgrywam materiał. Chcesz wiadomość? Nie, Przemysław, chyba jest odwołany lot, tak? Odwołali. No pan tutaj też powiedział, że jest odwołany lot. Odwołali lot? Przed chwilą dostałem właśnie wiadomość, jak byłem w toalecie. Nie, żartuję. Serio mówię. Mówię ci serio, możemy wracać do domu. Nie, Przemysław.
No mówię ci serio, to nie jest żart. Nie no, weź mnie nie denerwuj. Oszukujesz mnie. Nie, ja się zaraz popłaczę. Daj mi ten telefon. Proszę cię, Przemysław, daj mi telefon. Naprawdę? No hej, lot nam odwołali. Tak. Tak, nie ma. Przemek dostał SMS-a, poszedł do toalety, a tutaj pan taki obok siedział i tak z uśmiechem mówi do swojej żony i dzieci, że mamy odwołany lot, nie lecimy. Mamy teraz wyjść z lotniska i albo wybrać inny termin na jakikolwiek inny lot, albo zwrócą nam pieniądze. Więc wszystkie rezerwacje, restauracje, wszystko przepada. Nie no, to jest po prostu jakaś masakra. Kolejny raz. No nic, tam było napisane coś, dlaczego? Może się tak zdarzyć po prostu. Ale nie no, nie było nic napisane. Nie. Dlaczego? Nie. Po prostu jest lot odwołany. Jak lecieliśmy do Stambułu, to też był opóźniony. W jedną stronę, w drugą stronę. Jak do Hiszpanii, z Hiszpanii wracaliśmy, to było to samo. Cały czas po prostu coś jest. Pamiętasz, a mówiłem ci, jak dostaliśmy pierwszą informację, że jest opóźnione, że jeszcze może być gorzej? Ty po prostu powinieneś takich rzeczy w ogóle nie wypowiadać. Ja nie wiem, Przemysław, co my teraz mamy zrobić. Znowu ta sama niestety sytuacja. Nie wiem, czy coś z nami jest po prostu... Rok temu, przecież to było też w czerwcu. No rok temu, równo. Rok nie, 23. A który mamy dzisiaj? 24. 23 czerwca w zeszłym roku mieliśmy lecieć na Mykonos, nie wylecieliśmy. Dzisiaj jest 24 czerwca, mieliśmy lecieć do Dubrownika, nie lecimy. Zajebiście, naprawdę po prostu ekstra. Także najgorsze jest to, że nie mamy żadnych planów, żadnej alternatywy i co ze sobą zrobić, więc... Słuchajcie, to są naprawdę jakieś jaja. Nie wiemy teraz nawet, jak z tego lotniska mamy wyjść. Nie ma tu nikogo, kto by nam udzielił jakiejkolwiek wskazówki. No coś nam, Przemysław, powiem ci, nie układa się ostatnio, tak jakbyśmy sobie... Za dużo chyba tego po prostu, za dużo tych lotów i... Ja naprawdę mam tak dosyć, możecie łapać mnie za słówka i tak dalej, ja nie planuję w najbliższym czasie wyjazdów nigdzie. Ten kadr wygląda mi na znajomy, wiesz, i ta mina również. No mi też, właśnie mi się przypomniała historia z zeszłego roku, gdzie myślałem, że jest dramatem, ale to co się dzisiaj dzieje, to już jest... Za przeproszeniem, skurwysyństwo po całości. No, ale to ja jestem w takim szoku. Ja rozumiem, że brakuje ludzi do pracy, że są jakieś strajki, cuda, ale tak jak powiedziałem przed chwilą w nagraniu, tego samolotu w ogóle tutaj nie było. No to nie. Było wiadomo od samego początku. Mogli nam go odwołać, nie wiem, dzisiaj z samego rana, wczoraj wieczorem, albo dzisiaj przed przyjazdem na lotnisko, ale nie po prostu... Jeszcze teraz mam problem z taksówką, bo zamówiłem taksówkę, potwierdził, stał tutaj, podchodzę do niego, powiedział, że on jednak anulował ten przejazd. No bo trafił mu się pewnie, wiesz, dalszy. Lepszy jakiś kurs, nie no, dramat. Dzisiejszy dzień to jest jakaś po prostu kompletna porażka. Ten kadr też mi się już bardzo dobrze jakoś kojarzy, dokładnie tak jak rok temu. Naprawdę coś niesamowitego. Przemysław, myślę, że nie ma co już nawet szukać niczego. Ja chyba jestem tak zrezygnowany. Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie mam siły szukać nawet czegoś, więc nie wiem. A jeszcze dzisiaj o tym rozmawialiśmy, pamiętasz rano? No pamiętam. Trzeba być pozytywnym, trzeba myśleć pozytywnie, nieważne co się dzieje, przecież nie jest aż tak źle. No i dzisiejszy dzień to jest kwintesencja właśnie tego, że w tym kraju się nawet nie da myśleć pozytywnie, bo wszystko jest po prostu na nie. Ale nawet nie chcę mi się narzekać. Nawet nie mam siły po prostu, żeby narzekać i przekazywać jakieś negatywne fluidy, negatywną energię, bo to się kompletnie mija z celem. Więc po prostu nic, tylko... Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że dzisiaj byliśmy tacy szczęśliwi i tacy zadowoleni. Ja nawet jak się pakowaliśmy w te malutkie torebeczki, to mówiłem, że dawno nie byłem tak zadowolony z wyjazdu, mimo że cały czas wyjeżdżamy, prawda? Ale to był taki naprawdę fajny, zaplanowany wyjazd każdy dzień. Wiedzieliśmy, co będziemy robili. Przykre to jest niesamowicie. Ja się cieszę w ogóle, że my mamy taką możliwość, że często wyjeżdżamy, bo zobacz, tak jak ktoś by cały rok czekał na jeden taki wyjazd. Była dziewczyna, stała z nami w tej kolejce do odprawy tej paszportowej znowu. Ona powiedziała, 3 lata nie była na wakacjach. 3 lata nie była na wakacjach. Dzisiaj chciałaby lecieć właśnie do Chorwacji, nie wyleciała. Matko święta, wiesz, no to nam jest przykro, tak wiadomo, ale takiej osobie. Jeszcze naprawdę zostaliśmy
zostawieni na pastwę losu. Tam nikt nie chciał nam nawet drogi wskazać, jak my mamy z tego cholernego lotniska wyjść. Nienawidzę tego miejsca, będę to podkreślał, już chyba na tym Modlinie było lepiej. Jak... Szczerze, to ja wolałem latać z Modlina. No, ja leciałem za 2-3 razy może tylko, ale nie wiem, po prostu, czy to z ludźmi coś się dzieje, czy to z tym miejscem coś jest nie tak. Koszmar. To sobie wynalazłem kadr, po prostu zaraz pęknie mi kręgosłup, ale najważniejsze, że mam w miarę dobre światło. Kochani, jak widzicie, nie wiem, jakimś dziwnym trafem, jak wyszliśmy z lotniska, z nerw po prostu mój głos i chyba mam nawrót w ogóle choroby. Powiedzcie nam proszę, bo my już nie wiemy, jak sobie z tym radzić, jak pozytywnie myśleć, jak się pozytywnie nastrajać, ponieważ ten miesiąc jest dla nas naprawdę niesamowicie ciężki, począwszy od domu. Przedwczoraj miałem kwestię na YouTubie, ktoś się podszywa pode mnie, komentuje różne filmy, dyskutuje, jakieś dziwne rzeczy ludziom wypisuje. Zawsze byłem osobą i staram się być osobą, która jest pozytywnie nastawiona, jest wiecznie uśmiechnięta. Jestem szczęśliwym człowiekiem, niczego mi w życiu nie brakuje. Ale po prostu, ile można dźwigać takich kłód pod nogi? I ja wiem, że zaraz wszyscy będą pisali, że ludzie mają gorzej, są chorzy i tak dalej. Oczywiście, ja nie mówię, że ja jestem osobą, która ma najgorzej na świecie, czy najciężej, tylko po prostu zmagam się z takimi problemami, a nie innymi i już sobie po prostu razem z Przemysławem zaczynamy z tym nie radzić. Więc tak jak ja często pomagam różnym osobom, tak... Z czystej ciekawości, tak z dobrego serca powiedzcie nam, poradźcie, co robić, żeby może my Przemysław sobie poprzeczkę za wysoko jakoś stawiamy, albo za dużo oczekujemy. Ja już naprawdę nie wiem, ja nic nie wiem już. Wiesz co, tak sobie jeszcze myślę, może po prostu tak miało być. Może tam jakiś kataklizm, nie daj Boże oczywiście miał być, albo miałem złamać nogę. No nie wiem, może się coś miało złego wydarzyć i po prostu, no jak zwykle, zostaliśmy. Wiesz co, mi to się już chyba nawet nie chce sobie wmawiać na siłę, że tak po prostu miało być, że czeka nas coś lepszego. Po prostu w tym miesiącu tyle rzeczy poszło nie tak. I po prostu źle, prawda? I że kurde, nie mam siły już nawet wierzyć w to, że tak po prostu miało być. Nie wiem, co się wydarzyło w tym miesiącu, że to tak po prostu jest wszystko pod górkę i tak się nie układa, ale no takiego miesiąca to chyba jeszcze nie było. No niestety, przeglądasz. Co ja mi zostało innego? Ja jak sobie bym pomyślał, że mam jechać znowu na to cholerne lotnisko, to ja naprawdę, Przemysław, nie chcę nigdzie wyjeżdżać. My się cieszmy, że naprawdę ja wykupiłem te bilety bez bagażu rejestrowanego, bo jeszcze jak miałbym stać w tej kolejce po walizki, to naprawdę przysięgam, że ktoś by tam stracił życie. Serio. Już wychodziłem stamtąd, to myślałem, Przemysław, że... Przemysław, nie można tak mówić, nawet w nerwach. Za przeproszeniem, to naprawdę, jeżeli jeszcze miałbym czekać po te, czekać na te bagaże i jeszcze nie daj Boże, pewnie wzięliby nas na kontrolę, dodatkowo z pytaniem, skąd wracacie, a my znikąd, bo nigdzie nie wyleciliśmy, to i tak by nas jeszcze pewnie przytrzepali na kontroli, więc... Zapomnijcie. Zapomnijcie, no. Tak mi szkoda tego Przemysława, wkurzył się, zamówił taksówkę i pojechał na zakupy. Oczywiście nic nie mamy gotowego, nic nie mamy przygotowanego, wszystko wyjedliśmy. Wiecie, żeby się po prostu nie zmarnowało. On naprawdę bardzo na ten wyjazd liczył, uwielbia Chorwację, uwielbia ten hotel, w którym mieliśmy się zatrzymać. Mi już teraz przeszło, ja się tak, wiecie, uspokoiłem, wystudziłem emocje, ale on po prostu nie może tego dźwignąć. Bardzo jest mi przykro, jak on jest w takim stanie. W ogóle bardzo rzadko Przemysław ma taki naprawdę bojowy humor i ciężko jest go sprawić, żeby się uśmiechnął. To jest po prostu rzadkość. Mam nadzieję, że uda mi się coś wymyślić i w ten weekend jeszcze się uśmiechnie. Także co, kochani, ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Przepraszam z drugiej strony, że ten wyjazd się nie odbył i że nie dostarczymy wam tego cudownego kontentu. Mam nadzieję, że nic straconego. No raczej w najbliższym czasie tam się nie wybierzemy, ponieważ nie będziemy mieli takiej możliwości, ale zobaczymy, co będzie. Ja wam teraz już serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ to, co zrobiliście po ostatnim filmie, naprawdę miód na nasze serducha. Dziękuję wam, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa!